Państwo, jak wspomniał Pan Przewodniczący, szabla imienia Jana Kilińskiego jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym. Została utworzona w roku 1992. Pierwszym laureatem szabli został świętej pamięci jeszcze w ten czas Ojciec Święty Jan Paweł II. Szabla numer 1, szabla numer 2 to ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Naczelne władze rzemiosła polskiego dostrzegły zaangażowanie w pracę społeczną, w pracę zawodową starszego cechu rzemiosł różnych w Obornikach, kolegi Leszka Wicherka i w imieniu władz samorządowych Izby Rzemieślniczej w Poznaniu jako członek zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z największą przyjemnością to najwyższe odznaczenie wręczę. Gratulacje składam w imieniu obornickich rzemieślników, Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach oraz Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach. Myślę, że to wyróżnienie jest do tego rzemiosła obornickiego dla wszystkich rzemieślników. Przede wszystkim podziękowania dla zarządu cechu, dla biura cechu z panią kierownik Haniną Olek. I tu również chciałbym podziękować najbliższej rodzinie, w szczególności żonie, za zrozumienie, wsparcie i za cierpliwość. Także bardzo dziękuję. Również podziękowania dla pana burmistrza. Gdy mieliśmy jakiś problem w cechu, to pan burmistrz zawsze nam pomógł, zawsze nas wspierał. Także dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tej wspaniałej nagrody. Dziękuję bardzo.